Postanowiliśmy opowiedzieć Państwu o kolejnej inicjatywie na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci. Tym razem to są wiersze autorstwa Radka Bieleckiego z kabaretu Neonówka, które zostały zebrane w tomiku pod tytułem Wiersze dla dzieci. Można je czytać całą rodziną, ponieważ zostały one napisane dla małych dorosłych i dużych dzieci. Co ważne, wszystkie środki ze sprzedaży tomików zostaną przekazane podopiecznym fundacji. Pomysł na wiersze pojawił się w trakcie pierwszego lockdownu covidowego. Moje dzieci były na zdalnym nauczaniu, syn był w grupie Mrówki, miał za zadanie, żeby rodzice stworzyli jakieś dzieło artystyczne pod kątem grupy Mrówki, no ja napisałem ten wiersz Mrówki, od tego jednego wiersza się zaczęło. I tak powstał cykl, w sumie napisałem około 60 wierszy, które zostały zebrane teraz w taki tomik. Każdy z wierszy, który został dodany do tomiku, przedstawia jakieś jedno zwierzę, m.in. małpę, żyrafę, muchę, a nawet ślimaka. Zwierzęta doskonale odzwierciedlają charaktery ludzkie, przez co czytanie łatwo zamienia się w zabawę. Wszystkie zawarte w tomiku ilustracje należą do wrocławskiego artysty Macieja Świętego. Są dowcipne, kolorowe, nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych, także trzeba z uwagą je czytać. I mam nadzieję, że to będzie dobry prezent, na przykład mikołajkowy. Wiersze można kupić na Allegro Charytatywni, są również z autografami odręcznymi autorów, także kawał dobrej roboty artystycznej, która przekuwa się na pomaganie. Warto wspomnieć, że Radek Bielecki oraz kabaret Neonówka od ponad 10 lat wspierają Fundację Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Każdy chętny może mieć taki tomik wierszy dla dzieci i poprzez to wesprzeć podopiecznych fundacji, dla których każda pomoc jest na wagę złota. Warto dawać siebie innym i my tak robimy od 11 lat i mamy też z tego mega satysfakcję, że możemy pomagać. W ciągu 10 lat udało nam się w trakcie koncertów, które organizujemy co roku charytatywnych na rzecz fundacji, zebrać już ponad 1 000 000 zł, więc to jest duża kwota, która cieszy. My jesteśmy od tego, żeby rozśmieszać, żeby dawać energię, humor, pozytywne myślenie. I wydaje mi się, że to się doskonale wpisuje w ideę fundacji. Sowa to jest mądra głowa. I nadziwić się nie może, że głupota tak powszechna, braków nie ma w tym sektorze. Książki czyta, patrzy z góry, no i tak wymownie milczy. Wypisane ma na czole: człowiek ma genotyp wilczy. A dalszą część Państwo przeczytacie już sami. Echo 24, Nina Jewtyszenko.